No tak się składa, że mieliśmy długi okres przerwy w ogóle, jeżeli chodzi o naszą współpracę z Anią i koncert, który właśnie odbywa się w klubie Ucho, jest pierwszym w zasadzie takim koncertem premierowym dla publiczności, na którym prezentujemy piosenki z nowego albumu zatytułowanego Gdynią oddychasz. I również nasze przeboje z lat 90., które kiedyś razem wykonywaliśmy na pierwszych płytach, a w tej chwili w może nieco zmienionych wersjach zaprezentujemy je publiczności gdyńskiej. Aniu, chętnie wróciłaś? No, bardzo chętnie. Przede wszystkim cieszę się, że mogę być w tym miejscu tutaj, bo to długo nie śpiewałam, 18 lat nie śpiewałam, w związku z tym ta przerwa dość taka jest znacząca. Daliśmy sobie, Maciek tutaj dał mi bardzo duży taki, że tak powiem, zaufania. Ja się bardzo staram. Nie, mamy dużą frajdę. Drodzy Państwo, po prostu mamy dużą frajdę i ja myślę, że o to w muzyce chodzi, że muzyka powinna być szczera i powinna tak naprawdę wypływać z nas samych. Ja nie ukrywam, że dla mnie jest to jakiś wysiłek, ponieważ bardzo mocno pracuję w Warszawie, mieszkam w Warszawie, musiałam ze względów zawodowych się wyprowadzić. Natomiast to, co mnie spotyka jakby w momencie, kiedy przyjeżdżam na próby i w momencie, kiedy jestem tu z panami, rekompensuje mi wszelkie jakieś takie trudy i podróże. Także bardzo się cieszę, że po prostu, że tu jestem i że mogę śpiewać dla Państwa. Zostać u mnie jedną noc, pamiętam.